Śląski garnizon ma swojego generała. Nadinspektor, czyli generał Mariusz Krzystyniak, komendant wojewódzki śląskiej policji, został dziś uroczyście powitany w komendzie w Katowicach. Po witaniu przyglądał się Paweł Jędrusik. Nadinspektor Mariusz Krzystyniak, który od 20 czerwca tego roku jest komendantem wojewódzkim policji, nominację generalską otrzymał w środę w Warszawie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. W Katowicach powitała go orkiestra i władze województwa. Bycie generałem, nadinspektorem policji, nadinspektorzy to wiedzą. To ogromny zaszczyt, honor i duma, ale to też ogromny obowiązek. To też ogromny obowiązek, aby być przykładem, aby świecić przykładem, aby mieć tą w sobie tą moralność, etyczność. Swoją karierę zawodową Mariusz Krzystyniak rozpoczynał w komisariacie policji w Bytomiu. Później służył w Katowicach. Na początku tego roku był także komendantem wojewódzkim policji w Łodzi. Województwo śląskie straciło bardzo wartościowego oficera. Zyskało województwo łódzkie. Hasłem województwa łódzkiego jest nabiera prędkości. Śląskiego pozytywna energia. My, śląscy policjanci, jesteśmy dumni, że na czele naszego garnizonu stanął nadinspektor Mariusz Krzystyniak. I nie mamy wątpliwości, że nabrał prędkości, by rozwijać pięknie śląską policję z pozytywną energią. Oprócz policjanta ze Śląska nominacje generalskie z rąk prezydenta Dudy otrzymali też Marek Boroń i Cezary Luba. Każdy z panów ma w swoim policyjnym życiorysie ponad 30 lat służby w polskiej policji. Każdy z panów rozpoczął swoją służbę w Policji Rzeczypospolitej, w Policji Polskiej, która kontynuuje chlubną tradycję Policji Rzeczypospolitej, tej powołanej 105 lat temu w odrodzonej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej po 123 latach zaborów. Podczas wręczania nominacji prezydent Duda podkreślił także, aby awanse policjanci traktowali jako zobowiązanie, bo policja odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.